prowadzenie i prawdę, wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia? Mam cel i prawdę. Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i chorobie, dobrej i złej roli, aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć, po katolicku wychować potomstwo, które Was obdarzy? Chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Ja Marceli. Ja Marceli. Biorę Ciebie, Klaudio, za żonę. Biorę Ciebie, Klaudio, za żonę. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Raz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Raz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Tak mi dopomóż, Boże Wszechmogący. W Trójcy jedyny. W Trójcy jedyny. I wszyscy święci. I wszyscy święci. Ja, Klaudia. Ja, Klaudia. Ja, Ciebie, Marcel, Panela. Biorę Ciebie, Marcel, Panela. I ślubuję Ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. Wierność. Wierność. I uczciwość małżeńską. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy jedyny. I wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez nas zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam. Potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Błogosław Boże na te obrączki, które poświęcamy w Twoim imieniu, sprawę Ci, że będą je nosić, dotowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali przez Chrystusa Pana naszego. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Przyjmij tą obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Tylko czyste serce może w pełni służyć drugiemu. Nie pozwólcie, aby zniszczono waszą przyszłość. Miłość jest jedyną siłą, która otwiera serca na słowa Jezusa i na łaskę odkupienia. Jest jedyną siłą zdolną do tego, by nas skłonić do dzielenia się po braterstwu tym wszystkim, czym jesteśmy i co mamy z woli Chrystusa. Ona jest potężnym bodźcem do dialogu, którym słuchamy siebie i poznajemy siebie wzajemnie.